stadionowy catering, gdzie? Na hali w Płocku, gdzie dzisiaj reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Izraela. A jesteśmy w ojczyźnie Kamila Gapińskiego, jesteśmy w Płocku. Pozdrawiamy Cię, Kamil, naprawdę. Chciałem pozdrowić Dominika z Daito Sushi, który obdarował nas niesamowitym specyfikiem. Raz, że nas nakarmił, to jest element. Dzisiaj na meczu Polska-Izrael w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2020 roku. O grilla się nie spodziewamy. Popcorn, troszeczkę popcornu może trochę będzie. A to lubię kukurydzę. Ale ona się nie trawi. Wiem, ale jest smaczna. Wszędzie ten, unosi się ten zapach, zapach po prostu gazoliny. Nie przedłużamy, lecimy coś lecimy jeść i zobaczyć dobry szczypior mecz. Szczypiorniak. Siemano! Co wiemy? No, że... Nie ma giętej! Jedzenie jest spakowane. Tego jeszcze nie było. Kamil Syczak z bliska jest jeszcze wyższy. Widzieliśmy go. Stał obok nas. Wiem, jak grają, wiem, jaki to jest brutalny sport. No i dzisiaj jesteśmy po raz pierwszy i będziemy badać, co dają kibicom do jedzenia na meczach reprezentacji Polski. Właśnie tak. Ludzie się zastanawiają, dlaczego na piłkę ręczną mówi się potocznie szczypiorniak. No, po prostu. To od szczypiorka. Od szczypioru. Szczypior jest bardzo zdrowy. Trzeba przystąpić do konsumpcji. Tak, dotarliśmy tam, gdzie mamy dotrzeć, czyli do punktów gastronomicznych. Zimne piwerko, a jak wiadomo jest lato, no to pić się chce, tak? A to tak, dwa piwka poprosimy, jednego hot doga i jedną drożdżówkę. Z budyniem czy z marmola? Lord. Z budyniem. Wiem, że prezes Boniek tęsknił za tymi batonikami w locie, więc może jeszcze poprosimy batonika. To dla pana prezesa. Dzięki. Za taki zestaw, moi drodzy, zapłaciliśmy 23 zł. Jest coś na słono, jest coś na słodko. Ten batonik jest, panie Zbigniewie, dla pana. Od nas. Od nas. Kupiliśmy za nasze prywatne pieniądze. Za nasze prywatne pieniądze, także... Prześlemy pocztą. Na hali można zjeść zimnego hot doga. Ale który... trzeba podkreślić, że po raz pierwszy spotykamy się z jedzeniem w opakowaniu. Tak. Smakowity zapach, powiem tak. Lata tam parówka. Jest parówka. Jaka ładna parówka. Ja czasami mam takie palce, jak długo siedzę w wannie. To jest parówka z gatunku tych wodnych. Przepraszam państwa, ale nie podejmuję się tego dalej konsumować. Na temat tej drożdżówki, bardzo dobra. To jest niesamowite, proszę państwa. Nie dotykaj. Pokaż, co tam jest. Tam nie ma nic. Tam jest lej. Ale spróbuj drożdżówkę, bo jest dobra. Naprawdę jest dobra. Prawie tak samo dobra jak hot dog. Nie no. Z tego całego zestawu no tak. Zdecydowanie piwo jest najlepsze. No i wafelek dla prezesa. Co jest? To jest no, to pojedliśmy. Ależ paróweczka, wyrzeźbiona. Dobra. Płock zaskoczył nas pod względem landscape'ów. Chyba najlepsze krajobrazy ze wszystkich naszych podróży. Zobacz, tam Kamil Gapiński zakochiwał się, biegał w czasach liceum. Weź zajodłuj. Jorlej. Nie no, powiem wam jedno. Jest pięknie. Jakie to było niedobre! Are we ready? Yes, of course, my horse. Byliśmy w Polsce. Pojechaliśmy w Polskę. I co? I nie chcemy już tam wracać. Słuchajcie, byliśmy po raz pierwszy na meczu szczypiorniaka, na meczu piłki ręcznej Polska-Izrael. To było jedzenie paczkowane. Tak, spotkaliśmy, ja może powiem, co spotkaliśmy. Spotkaliśmy szeroko rozumianą ignorancję. Dlaczego
ci kibice, którzy chodzą na szczypiorniaka, mają być poszkodowani. Ja tego nie rozumiem. Zjeść nawet zapiekankę, ja chcę zjeść popcorn, kukurydzę. Ja nie mówię, że to muszą być grillowane dania, które są na, wymagają węglowego grilla, bo wiadomo, to jest, są wymogi architektoniczne, tak, jest hala. Ale ja oczekuję czegoś smakowitego. Dostaliśmy zwykłą drożdżówkę. Drożdżówkę. To cały czas jest, ona była okej, ale to była cały czas drożdżówka. Tam jest. Catering zaproponował nam drożdżówkę. To nie był chyba hot dog. Hot doga to on nawet w Teleekspresie nie widział. Jak ona wyglądała? No przecież my ją obśmialiśmy. Tym bardziej, że... Do tej pory się śmieją ludzie. Sami widzieliście, jak to wyglądało. To było totalne dziadostwo i gdyby nie to, że po prostu musieliśmy to zjeść, to byśmy w ogóle tego nie dotykali, ale ja apeluję, jeżeli robicie sporty na halach, hala do tego nie pozwala, no nie dawajcie takich rzeczy, nie dawajcie parówek, które moczyły się przez tydzień w wodzie. Mecz reprezentacji Polski, piękna hala, wszystko się zgadza, a to co dostają kibice, to nie dostają coś, co pomyślą sobie, o, chodźmy na hot doga. To nawet nie wyglądało. To nie wyglądało, to nie smakowało, to jest dramat, wstyd nie dla polskiej piłki ręcznej. Nie no, tak nie... Tak nie róbmy. Tak nie róbmy, to jest karygodne i... Zmieńcie to. I oceny... Wiele obiektów dzięki naszym opiniom, dzięki naszym recenzjom już zmieniło się na lepsze. Tak, Korona Kielce. Podobno zmienia się teraz catering od nowego sezonu na Koronie. Bardzo dobrze. Bo to się nie mieści w głowie i tyle. No. Kurtyna! Piłka ręczna. Moi drodzy, nadejszła wiekopomna chwila. Kobiety pisały, mężczyźni pisali. Pisali do nas z Lubuskiego, Zachodniopomorskiego. Kiedy afera tablicowa dobiegnie końca i dobiegła. Moi drodzy, wracamy. Koniec czerwca. Naszej starej, dobrej tablicy. Mój Norbert Boże. S, pseudonim Skóra, a także Paweł P, pseudonim Paczul. Zostali przez nas skarceni, otrzymali karę chłosty. Będziemy teraz tradycjonalnie, tradycyjnie. Tradycyjnie. Pisać na naszej tablicy. Na naszej tablicy. To jest... No same rozczarowania. Same rozczarowania. Niestety to nie będą dobre oceny. To jest disappointing. Smak, moi drodzy, to ani nie wyglądało, ani nie smakowało, ani nie pachniało. Ani nie kosztowało tak, jak powinno kosztować, wyglądać, pachnieć i smakować dobre jedzenie na stadionie czy na obiekcie sportowym. Dam dwa. Dlaczego nie dam jeden? Bo ta drożdżówka była ok. Dwa ode mnie za smak i to jest i tak bardzo dużo. Lord, ile dajesz? Jeden oczywiście. Jak ona wypadła, ta parówka. Czy jak ona wyglądała? Drożdżówka była tradycyjna, dość duża. Ten hot dog tam jakoś był dość duży. No tak, znaczy to był... Ale to hot dog miał kompleks. On był tak zły, że to każdy gryz kolejny był jeszcze gorszy. Trzy za wielkość. Było to duże, ale tak jak mówiłem, z każdym gryzem coraz gorzej. Trzy, jeśli chodzi o wielkość ode mnie. Lord, ile dajesz? Daję dwójkę, bo ta parówka była mała, bułka... Nie no, dramat. Po całości dramat. Cena. 23 zł zapłaciliśmy za dwa piwa, które z całego tego menu było zdecydowanie najlepsze. Za drożdżówkę i za hot doga w folii. To było paczkowane jedzenie. Tak jak powiedziałem, piwo z tego układu było. No właśnie, ode mnie trójka i tylko wyłącznie dlatego, że w całej tej kwocie piwo wychodziło w bardzo dobrej cenie, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Obsługa. Ci ludzie byli dla nas życzliwi. Ci ludzie podali nam pomocną dłoń. Powiedzieliśmy, że robimy sztukę po angielsku. Wszystko było przygotowane. Art. No ale to, co nam zaserwowali, to już był totalny dramat. Cztery za obsługę. Ode mnie też cztery, bo było sympatycznie, jeżeli chodzi o wygląd z mojej strony jedynka, bo wyglądało to tak, jak w ogóle nie powinno wyglądać. 13 ode mnie, 13 wąsów, 24 wąsów. Jest to dramatyczny wynik. W tym momencie Mirella, moja asystentka, którą poznaliśmy podczas jednego z naszych wyjazdów do Krosna. Pamiętasz, to ta dziewczyna, która nie miała podłogi. Gratulujemy, udało się osiągnąć poziom... 24, czyli próbę Termalika Nieciecza i Wisła Kraków. Pozdrawiamy obu... Zabójcze trio! Zabójcze trio! Tylko trójkąt dziadostwa. Nieciecza, Kraków i do tego jeszcze Płock. Przede wszystkim, jak nas spotkacie nas na swojej drodze, dajcie nam coś zjeść, bo jak sami widzicie... Sami widzicie, no. Są miejsca, gdzie wracamy z nich głodni. Będziemy pływać motorówkami. Na razie, cześć!